Witajcie w dzisiejszym odcinku technicznym. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie na pielęgnację naszego samochodu. Wymienimy dzisiaj olej i wyczyścimy układ chłodzenia. Jak wiecie, niedawno wymienialiśmy uszczelkę pod głowicą i troszeczkę oleju zostało nam w układzie chłodzenia, co bardzo mnie irytuje, dlatego zakupiłem dzisiaj płyn, środek czyszczący. Przepłuczemy dokładnie, a przy okazji wymienimy olej i wymienimy filtry. Niedawno wróciliśmy z zaprzyjaźnionej hurtowni motoryzacyjnej, gdzie kupiliśmy akcesoria w bardzo dobrej cenie. Mamy tutaj dedykowany olej do tego silnika, zalecany przez producenta 5W30 z jakimiś tam specjalnymi dodatkami do TPF-ów. Także bierzemy się do roboty. Bądźcie z nami, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Yo! Czy ktoś widział kluczyk? Czy też tak macie, że ciągle szukacie klucze? Czy tylko ja tak mam? Był w niespotykanym miejscu, w kieszeni. Auto jest na tyle duże, nie mieści się do żadnego garażu, więc muszę olej wymienić na zewnątrz. Ale żeby to zrobić, najpierw chciałbym go wypoziomować. Stąd te najazdy. Tył będziemy próbowali wypoziomować poduszkami MDT System. Pozdrawiamy przy okazji. Sprawdzimy teraz, czy wyszło dobrze, albo chociaż satysfakcjonująco. No, jak na taką krzywiznę nie jest tak najgorzej, może być. Bierzemy się do roboty. Zbrojeni w niezbędne narzędzia, zabieramy się do roboty. Strasznie mi się nie chce, ale trzeba. Kiedyś to trzeba zrobić, po to, żeby silnik był bardziej szczęśliwy i zadowolony. To taki spa dla niego. Potrzebuje motywacji, no, ciężko. Bierzemy się do roboty. Mamy dwa rodzaje ściągaczy do filtrów. Zobaczymy, z którego będziemy korzystać. Kładziemy się pod auto. Albo jutro. Nie, zróbmy to dzisiaj. No i pyk, sesja pod autem. Tego jeszcze nie było w naszym wykonaniu. Zaraz Wam pokażę, co, gdzie i jak. Co musimy zrobić. Już widać filtr oleju. O! I tutaj ten miska olejowa. I śruba do spuszczania oleju. 13, zaraz ją odkręcimy. Nieopodal znajduje się filtr, który także wymienimy. Rzeczy, z których nas martwią, to jakiś tutaj wyciek. Nie wiem, co to jest. I wiem jedno, że sam tego nie dam rady ogarnąć, więc czeka mnie szybka wizyta u mechanika. Może on pomoże, doradzi. Zobaczymy. Jedziemy z tematem, odkręcamy śrubę. O, ładnie idzie. Pierwsza kropla już poszła. Zaraz chluśnie. Przed chwilą zrobiłem autem może z 10 km, także silnik rozgrzany, olej gorący. Trzeba uważać. Już palcami. Uwaga, zaczynamy. Ale pykło. Krew silnika.
Kurde, jakoś dużo tej krwi w tym silniku było. Uff, już się bałem, że miska przebierze. Dobra, niech sobie cieknie, a my tak, wyciągamy bagnet z silnika, odkręcamy korek w lewo i bierzemy się za płyn do chłodnic. Jakby ktoś sikał. Korzystamy z tego narzędzia, dlatego że dojście jest ok. Grzechotka, nasadka 19. Bierzemy się za typa. Idzie pomału, ale idzie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, już resztę myślę zrobię ręką. I zaraz się zacznie. No właśnie. Zaczyna się. Gorący olej. Chyba dobrze, że gorący, bo jest wtedy rzadszy. A jak jest rzadszy, to więcej go ścieknie po prostu, nie? A o to chodzi, żeby możliwie jak najwięcej go usunąć. Okej, cała obudowa filtra jest gorąca. Filtr to, jak sama nazwa wskazuje, ten element, który jest odpowiedzialny za filtrację, za usuwanie z oleju drobinek różnego rodzaju, rzeczy, których nie chcemy mieć w silniku. Więc warto regularnie wymieniać olej i filtr. Ja nie bawię się w bajki pod tytułem Long Life. Regularnie wymieniam olej, czasami nawet częściej niż, może nawet za często, co kilka tysięcy kilometrów, powiedzmy co 10, czy dobrze? Nie wiem, robię tak. Na pewno nie zaszkodzi, może pomóc, może przedłuży życie silnika. Może silnik będzie wdzięczny bardziej za to, lepiej pracował, ciszej. Dobra. Zbiorniczek układu chłodzenia. Troszeczkę nam tutaj pobrudziło go olejem starym. Już go czyściłem chyba z 5 razy. Mam nadzieję, że to nic poważnego i faktycznie to są resztki. Ale są resztki, a ja ich tu nie chcę. Dlatego znowu bierzemy się do roboty. Wykręcamy po raz któryś zbiorniczek. Pyk, pyk, pyk. Udało mi się wyciągnąć śrubę, nie spadło na dół, zwykle spada. To dobry prognostyk. Druga.
No. Jest śrubka numer 2. Teraz musimy wypiąć przewody i główny, ten na dole. Do tego na dole będziemy potrzebowali płaski śrubokręt, żeby za wleczkę wyciągnąć. Zawleczka wyciągnięta. Tutaj z tymi one są na wciskanie. Nie, mam nadzieję, że się nie rozlecą te końcówki, bo one już tyle razy wyciągane były. O. Oczywiście wszystko będziemy mieć porozlewane. Jak zwykle. Dobra. No i ciągle mi tu leci. Okay. Druga to samo. Ja nie jestem mechanikiem, ja nie wiem, czy ja to robię dobrze. Ale jak mi się wydaje. Siedzi mocno. Mam nadzieję, że koledzy mechanicy mnie nie wyśmieją. Pyk. Udało się, wypięta. Cyk. Cyk. Człowiek nie musi się znać na wszystkim. Prawda? Chyba. Ok. No i teraz najgorsze, bo jak tą rurę odepnę, to cały płyn ucieknie mi na dół. Czy jest na to jakiś sposób? Podłożę wiadro. Wiadro podłożone. Gorąca. Dymi się. Paruje. Wszystko poleciało do wiadra. Jeden. Drugi. I pyk, zbiorniczek jest nasz. Teraz jeszcze trochę gimnastyki. Jak go wydostać? O! Wychodź. Wychodź. Panie. Dobra, jesteśmy. Mamy to, zbiorniczek jest wyciągnięty. Chodźcie bliżej, pokażę wam, o co mi chodzi. Jak widzicie, w tej górnej części znajduje się taka ciemna powłoka. To są jakieś drobinki oleju. Mam nadzieję, że one zostały tam na skutek tej wymiany uszczelki pod głowicą, a nie jakiejś niesprawności, która powoduje przedostawanie się oleju do układu chłodzenia. Chociaż nie obserwuję za bardzo na bagnecie, czyli wskaźniku poziomu oleju w silniku, jakiegoś spadku oleju, żeby go było mniej. Nie obserwuję czegoś takiego zjawiska, więc mam nadzieję, że to faktycznie gdzieś tam z meandrów głowicy resztki tego oleju i że to będzie tyle. Idziemy wypłukać. Do zobaczenia za chwilę. No i wpada nowy filtr oleju made in Tunezja. Matko. Pamiętajmy, żeby zawsze uszczelkę posmarować olejem. Lecimy. Uszczelka posmarowana. Pyk, pyk, pyk. Dokręcamy. Mocno ręką. Ok. Filtr oleju dokręcony. Zakręcamy. Zakręcamy korek. Śrubę spustową. Dlatego, że musimy odpalić silnik na 30 minut. Dolaliśmy do układu chłodzenia taki oczyszczacz renomowanej firmy. Poproszę nasadkę 13. O, dziękuję.
i zadaniem tego środka czyszczącego jest usunięcie niepotrzebnych rzeczy, takich jak kamień, jak resztki oleju. Pyk. Zalewać silnik będzie. Potrzeba matką wynalazku. Nie chciałem porozlewać oleju, dlatego zrobiliśmy konstrukcję z butelki. I jedziemy z tematem. Pyk. Podobno około 6 litra wchodzi do silnika. Ups, no i pyk, trochę się rozlał, ale damy radę. Pije maleństwo. Dźwięki wydaje je jak prawdziwy knur. Świnka. Dobra do ostatniej kropli. Dobra. Bestyjkę spuszczamy zaraz. Odczepię przewody z chłodniczki. Bo tu mieliśmy taki test, czy chłodniczka jest sprawna. Okazuje się, że jest sprawna, nie przecieka. Chłodniczka oleju oczywiście, bo o niej mowa. Woda będzie gorąca, więc chciałbym uniknąć poparzenia. Olej wlany do silnika, zakręcamy korek, przed chwilą sprawdziliśmy poziom na wskaźniku. Odpal teraz silnik na 30 minut i zobaczymy, którą to mamy godzinę. Pyk. 19:42, 30 minut. Pamiętaj o ręcznym hamulcu. Te dźwięki. Włącz ogrzewanie. Sprawdźmy, czy jest ogrzewanie włączone. Ogrzewanie, cyk, jest. No, ok. Dmucha ciepłym. Dzisiaj grzeje, a my w tym czasie wymienimy filtr powietrza.
Jak zwykle w trojaczkach największy problem przy wymianie filtra to co? To odkręcenie śrub. Dlatego, że one jakoś tak rdzą, zachodzą. No i jest problem, żeby je wykręcić. Udało mi się. Ale skoro mamy nowy, wlatuje oczywiście nowy. Nową obudowę filtra, bo tu nam uleciało jedno uszko. Zbliża się 30 minuta. Przegazuj go troszeczkę jeszcze. Ogrzewanie było włączone na maksa. Dobra, nie gazuj go. Daj mu chwilę, niech turbinka sobie dychnie. I co? I wyłączamy silniczek. Ciśnienie trzyma. Dobra, idziemy spuścić płyn chłodzący i wypłukać układ. Musimy się śpieszyć, bo zaczyna się robić późno. Jedziemy z tematem. Jak widzicie, pogoda nam nie sprzyja. Wczoraj zmrok nas przegonił, a dzisiaj warunki atmosferyczne. Pada i pada, więc nie będziemy robić deszczu. Dlatego na dzisiaj kończymy. Bądźcie z nami, subskrybujcie, lajkujcie. Dokończymy temat w innym terminie.